Hej ludzie, Mejo z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina. I smutna informacja, otóż nie pamiętam jak się dochodziło do tego questu, w którym pomagamy też Celinie. Także próbowaliśmy nie oddawać tego questu, pójść do Abigail albo coś. Tutaj jest nawet safe sprzed jej chaty. Tutaj, no ale niestety nie ma żadnego nowego dialogu, a ja nie do końca pamiętam jak się tego questa dostawało, bo nawet go nie mam tutaj. Czyli co nam zostało? Muszę wygrać w kości z Hieadanem. Nie sądzę, żeby to poprawiło stosunki między rasami. Czyli żaden z tych dwóch rozwiązań albo faworytujemy ludzi, albo ryboludzi. A co, że jeżeli chcielibyśmy ich pogodzić ze sobą? Może trzeba iść pogadać do pani jeziora? W sumie zostało nam tylko wygrać w kości. Zostało nam wygrać w kości i pozbyć się Dagona, także dużo z tego czwartego aktu nie zostało. Będziemy w takim razie spróbować zagrać w kości z tamtym elfem. Gra twierdzi, że nie rozmawiałem z Berengarem, więc chyba będę obok niego przechodzić teraz, więc wpadniemy do niego na rozmowę. No, Alvin za nami krąży. Wiesz, ja pamiętam, że z Berengarem rozmawialiśmy. Chyba, że on ma coś nowego do powiedzenia. Tak. Odnoszę wrażenie, że nie powiedziałeś mi wszystkiego. Jesteś nieskończenie przenikliwy. No cóż, jest jeszcze coś. Salamandra chce dopaść Alvina. Nie wiem po co, ale jest dla nich ważny. Wysłali mnie tutaj, bym go odnalazł. Nie mam jednak takiego zamiaru. Zarobię trochę grosza i wynoszę się stąd na dobre. Zatem nie wiesz nic o napadzie na Kermoren? O skradzionych wiedźmińskich recepturach? Nie. Mam tylko jedną prośbę. Trzymaj się z dala od Alvina. Tak. Bywaj. Okej. Okay. Serna. Zostaw te ciało, maszkaro. Okej. Jeszcze jedna. Kombo trzeba zacząć odpowiednim stylem, ale zazwyczaj można też trafić przeciwnika innym stylem niż gra tak nas wymaga. Idzie go zabić wtedy o wiele szybciej. Hehe, oni się mnie boją. Nie będą mnie atakować. Ale fajne. Nigdy nie używałem tych talizmanów. Możemy też pogadać z Toruwiel. Ale to za chwilę.
Chyba, że ona ma taki zamiar? Nie. Chodź tu, Hierdan. Mam... Nie. Zagramy sobie. Trzy czwórki, niezły początek. On ma dwie czwórki i dwie jedynki. No podniesiemy stawkę. Spasowałeś, no okej. Trzy dwójki, o, brawo my. Nie ma nic. Poddasz się? Poddał się. Ha, ha. Z kim by tu jeszcze można... zagrać w kości? Ponoć mieliście się mnie bać. Ja widzę, że przestało działać. Chyba, że to odstrasza tylko utopcy? A on był topielcem. Bo utopcy uciekają. Ciekawe. Że też nie wprowadzili czegoś takiego w następnych grach Wiedźmina. Widzieliśmy to już. O, pani jeziora. O, bazyliszki się zryspiły. Zanikło po 1200 ekspa za jednego. Tak? Nijak. Pani, pragnę załatwić sprawę konfliktu między ludźmi i wojami. Kto twoim zdaniem ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Okej. Okay. Czyli chcesz ofiary. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Jakim pomniku? Jakim pomniku mówisz? Okej. Okay. Zajmijmy się bazyliszkami. Kolejny przyleciał. Najsu, najsu. Płoń! ...1400! Wow! To nawet za niego było więcej ekspo niż myślałem. No i dwa poszły? Dwa poszły. Dobra, biegaj dookoła mnie, kiedy twój kolega dostaje po tyłku. Nie ma sprawy, mi taka taktyka pasuje. Egzekucja. Składniki alchemiczne se pozabieram. Skóra mi już niepotrzebna. Okej. Okay. Czy ty masz tu jeszcze jakieś inne ciekawe dialogi? Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara.
Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Okej. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Kolejny quest? Tak. Pani, miałem coś dla ciebie zrobić. Tak, miałeś przynieść... Tak. No nie o to chodziło. Pani... Odesłałeś niespokojną duszę w zaświaty. Zaczarowałeś ją pieśnią i przypomniałeś, kim jest. To prawda. Tak? Bywaj. Okej. Czyli zahaczyć o kapłana Wodianoj, o Berengara, później o Juliana. Płyń, Wiedźminie, płyń. Do kapłana Wodianoj mamy najbliżej, więc się zaraz do niego wybierzemy. Wskazówki znajdziesz na pomniku, ołtarz. Albowiem Pani Jeziora jest boginią starszych ludów. Jako takowa wielką mądrością oraz mocą się cechuje, która zdolna jest nawet nienawiść i chciwość jednym zdaniem pokonać. Jedno zdanie tylko Pani powiedziała, jedno zdanie tak prawdą przepełnione, że ani ludzie, ani Wodianoj nie mieli wyboru. Bo... Co jest? Bo prawdzie ostatecznej odmówić nie sposób. I tak dłoń człowieka miękką skórą powleczona, prawicę łuskową ścisnęła. Dary sobie wzajemnie przekazując, ludzie i Wodianoj w pokój zawarli. A cóż to za dary były? Szczerozłota bransoletka złożona założyciela wioski. Rytmem mistrzowskim zdobiona w ręce Wodianoj trafiła. Spojrzał wówczas stary Wodian na pani oblicze i tak rzekł: kiedy ty chcesz, przytek świat pod wodzią zatonie, a kiedy chcesz, od ognia jakoś źdźbło spłonie. I zaniemowiły ludziska na widok rzeźby misternej, alabastrem się mieniącej, i wielkie ucztowanie na brzegu jeziora w przecudnej krainie się odbyło. Ja tam byłem, miód i wino piłem. Okej. Okay. Rozmawiać! Mulberg dalej byłbyś! Hulleran! Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Wodianoj i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Jednak nie kochać Dagon! Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. I nadal jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Laskę kapłana złotego cielca, złotą bransoletę. Złotą bransoletę mam wziąć od ludzi, czyli od ciebie, złotego cielaka? Złotego cielca. Zobaczymy. Teraz się idziemy wyspowiadać Berengarowi, później do Juliana, a później z powrotem do pani Jeziora. Uwielbiam kawę. Szkoda tylko, że mi się mleko skończyło i muszę napierdzielać czarną. Nie jestem przyzwyczajony do takich siekier. Berengar. Powie przecie. Czy losem się interesujesz? Tak. Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim.
Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju. Twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Okej. Jedna sprawa załatwiona. Berengar przyznał się, że współpracował z Salamandrą. Zapłaci mi za to. Albo i nie. Okej. Jeszcze tylko udać się do Juliana po złotą bransoletę. I oby to były te dary, które mam przynieść. Jeżeli chodzi o złotą bransoletę, to jestem praktycznie pewien, sądząc po tym wierszyku na ołtarzu. Ale jeżeli chodzi o Vadianoi, to nie byłem do końca pewien, czy chodzi o tego złotego cielaka. Geralt? Z Vadianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Vadianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Pianek, ale figurkę z alabastru przedstawiającą młodego Vadianoi, który umierzmy, żeby jaka wody. Aha. Czyli od kapłana miałem wziąć złotą bransoletę. Trzeba będzie się do niego udać. Figurkę z alabastru przedstawiającą młodego Vadianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój jest ważniejszy. Czyli w sumie tym, czym się wymienili, to muszą sobie to teraz oddać. Rozumiem, gro. Oj. Ciekawe, czy ja mogę to zmienić jeszcze. Czy muszę pójść do niej i ona mi powie, że nie, to nie są te dary i zaś będę musiał latać jak głupi. Wow, Alvin, nie teleportuj się przede mnie. Boże, ależ mnie wystraszył. Rozumiem, że ty jesteś jak Ciri i w ogóle, ale spróbuj się powstrzymać. To idź spać. To jest pół do 12. Dzieci powinny już dawno spać. Wymień mi tego dara, proszę cię. Pani, zajmę. Królowa wrócił. Złotą bra...
No, czyli ja mogę wziąć wszystko od niego. Ciekawe. Alvin, dajesz, biegnij do koleżanki. Na łódeczkę. I wracamy do pani jeziora. Wyspa Rybit. Widzę, że zmieniłaś miejsce swojego pobytu. Nie szkodzi. Tak? Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Okej. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Okej. Niech tak będzie. W takim razie wyzwiemy Dagona na pojedynek, ale zróbmy to za dnia, żeby widoczność była lepsza. No, wstawaj, Geralt, wstawaj. I w sumie przed pojedynkiem możemy się jakoś przygotować. Walnąć jaskółkę. Może groma. Przede wszystkim wypadałoby nałożyć coś na miecz. Jest akolita Dagona. Dobra, zapiszmy grę. Zobaczmy. Mam kamień runiczny Perun. Zwiększa szanse trafienia o 60%, dwukrotnie zwiększa zadawane obrażenia, zwiększa 30% szans na trafienie krytyczne. Mógłbym go wykorzystać teraz, albo zostawić na późniejszego bossa. Całkowita odporność na ogłuszenie i powalenie. Ułożymy Argentynę na srebrny miecz. I odporność na kwas. Zwiększa zadawane obrażenie, ale uniemożliwia parowanie. Zwiększa regenerację energii. Może być ciekawe, żeby go potraktować trochę igni w trakcie walki. Więc wypijemy sobie jeszcze puszczyka. Czemu nie pijesz? Wygramy igni i do boju. Nie muszę go zabijać. Wystarczy, że położę tu kroplę krwi. Dajesz, Dagon. Ponoć jesteś bogiem, czy coś w tym rodzaju. Cthulhu.
Odsuń się od niego, kapłan akolito. Czemu walczysz w ogóle zwykłym mieczem? A, to ja mam zabijać ich w takim razie, tak? Tak, mam zabijać jego wyznawców, okej. To cię leczy. Leave me alone. Teraz się bijemy z Dagonem. Nie, dalej z jego wyznawcami, okej. Nie lecz ich. Jaka epicka nuta. Okej. Jeszcze ze trzech? Czterech? Nie bij go! Nie spamić mi tu proszę na fejsie w takim momencie. Nie jego. Koniec. Za dużo raz się tu zrobiło. Czemu go atakujesz? Ostatni? Nie, to był ostatni. Bardzo dobrze. Nie było łatwo. Odwalcie się w końcu, Boże, ludzie. Pozbierajmy, co nam stąd wypadło. O, runa słońca i śluz Dagona. God damn it! Stop it! Muszę wyłączyć czat na Facebooku, bo za chwilę dostanę do głowy. Dobra. Lut. Dobra. Pochwalmy się pani jeziora, że wykonaliśmy zadanie. Wbijemy level, mam nadzieję.
Powinniśmy przynajmniej. Brakuje mi dwa... niecałe 3000 expa. Serio, nie umie tu wejść? O, bez przesady. Tak? Pozbyłem się Dagona. Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swojej... Co to ma być? Wyłączyłem. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Ile się wygląda nie mylę, na dostaliśmy... to, że byłem potrzebny w odmętach pani. To prawda, dlatego przeznaczenie skierowało cię tutaj. Teraz nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o pewnej sprawie. Okej. Oczywiście. Jestem boginią, a ty jesteś mieczem przeznaczenia, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą nieubłaganie już od tylu lat. Być może. Mam dla ciebie dar. Dar bogini, abyś mógł zmierzyć się ze swym przeznaczeniem. Dar. Pani Jezioro. Co to za dar? Mieczysko. Nowa kosa. Geralcie z Rivi, biały wilk. Nie mów, zostanę pasowany na rycerza. Przebyłeś długą, pełną niebezpieczeństw drogę. Wykazałeś się męstwem i dobrocią. Mocą boską pasuje cię na rycerza. Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. Znieś to uderzenie ni jednego boleń. Czeka cię długa droga. Widzę śmierć i krew. Widzę śnieżną zawieruchę. Przyjmij ten miecz na znak mojej przychylności. Ostrze należało kiedyś do wielkiego bohatera. Wieki leżało w głębinach, czekając właśnie na ciebie. Okej. Pani. Sza Wiedźminie, nic nie mów. To nieważne, czy wierzysz w przeznaczenie, czy nie. Z pomocą ostrza zakończysz misję. Dziękuję. Idź, biały wilku, i zrób, co musi być zrobione. Niech wypełni się twój los. Erndogit. Obrażenia plus 60%, atak plus 10, szansa na ból, oślepienie, podpalenie, precyzyjne trafienie plus 50%. Holy shit. Niezłe ulepszenie. Hej, co nam zostało w sumie? Nie do końca pamiętam, gdzie mam się teraz udać, ale chyba muszę pójść do Alvina, o ile się nie mylę, żeby zakończyć akt czwarty. No co jest? Właśnie tu. Zlepszony los Wiedźmina. Berengar! Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kermoren. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alvina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę.
Nie zamierzam cię osądzać, albo mam dość twojego żalania się nad sobą. We mnie jesteś zdrajcą. Obraziłeś się na Wiedźminów i przymczyłeś do ludzi, którzy porywają dzieci i eksperymentują z mutagenami. Zyć mi z oczu. Pytanie do ciebie, Kuli i Michatronie. Którą odpowiedź wybrać? Jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że Wiedźmin raczej by powiedział, że nie zamierza go osądzać. Alu, jest ktoś na czacie. Albo sam wybiorę odpowiedź. O co chłodzi? O którą odpowiedź wybieramy? Czy chcemy mieć Berengara po swojej, tak jakby chcemy mu wybaczyć, czy nie chcemy mu wybaczać tego, co zrobił? Jedynka. Okej. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Otrzymano list Berengara. Księgę Gromu. Notatki zawierają receptę na eliksir uzyskiwany ze śluzu mitycznego Dagona. Po wypiciu eliksiru można uzyskać ulepszenie siły. Ulepszenie siły. Wola walki, ta? Działa tylko wtedy, gdy mamy mniej niż 25% żywotności. Okej. Zawsze coś. Później dostaliśmy list od Berengara. Zawsze myślałem, że zdolności porozumiewania się z ludźmi pozbawili mnie Wiedźmini. Teraz wiem, że to nieprawda. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny mojej ułomności, nie potrafię rozmawiać z innymi osobami. Dlatego właśnie piszę ten list. Na papierze łatwiej przyznać się do błędów, a zatem przyznaję się. Jestem tchórzem, lękam się bólu, kalectwa i śmierci. Odczuwałem strach w Kermorem, walcząc z potworami. Bałem się też magistra Jezara Javeda, w szczególności Javeda. To on kieruje projektem naukowym Salamandry, tworzy śmiertelnie niebezpieczne istoty, korzystając z czarnej magii i mutagenów. Salamandry tworzy... Jest potężnym magiem, ale jeśli mój plan się powiedzie, będzie martwym potężnym magiem, a tajemnice wiedźmińskie pozostaną bezpieczne. Mimo wszystko cieszę się, że nasze drogi w końcu się skrzyżowały. Ruszam w zimy. Okej. Dostałem też księgę Gomu. Fragment skradziony z Kermoren wiedźmińskich tajemnic. Zawiera receptury na grom. Na pełnię. Dzierżbę i olej przeciw wampirom. Grom zwiększa parametry ataku, ale osłabia obronę. Pełnia zwiększa maksymalną liczbę życia. O! A dzierżba po trafieniu atakujący wrogowie otrzymują obrażenia. Aha. Ciekawe. Okej. Dajmy się z powrotem i zakończymy ten odcinek. Bo trochę go już przeciągnąłem. Albo i nie? Geralt z Rivii. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Ryla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabijam potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny.
Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Będą duże straty w ludziach. Dziwne słowa, zważywszy na twoich nowych przyjaciół. Bo przecież zadajesz się z tym ludobójcą i winę. Wiem, że maczałeś palce w napadzie na bank. Od tamtej pory, dziwnym zbiegiem okoliczności, jakość uzbrojenia wiewiórek znacznie wzrosła. Nie zmienia to faktu, że wieśniacy udzielili schronienia i karmili komando. Są winni zdrady. Nie pozwolę ci zarżnąć wieśniaków. Nie masz środków. Ale dam ci szansę. Idź, dogadaj się z tą elfią suką. Jeśli złożą broń, gwarantuję im sprawiedliwy sąd. Im i wieśniakom. Nie atakujcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Okej, zostaliśmy wciągnięci w kolejną intrygę, ale to już zostawimy na następny odcinek. Dzięki wam za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie.